Pierwsza połowa XX wieku to okres wielkiego rozwoju technologicznego oraz kontynuacji wyścigu zbrojeń, który rozpoczął się jeszcze przed I wojną światową. W trakcie jej trwania opracowano szereg nowych rozwiązań na polu bitwy. Jednak dopiero II wojna to czas, kiedy połączenie nauki i nowych technologii w ciągu kilku lat osiągnęło niespotykaną wcześniej skalę. Dynamika wydarzeń na polach bitew II wojny światowej w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju nie tylko sił lądowych i powietrznych, ale także marynarki wojennej. Rozwój ten powodowany był coraz większym znaczeniem akwenów morskich w tym konflikcie zbrojnym, co pociągnęło za sobą rozwój taktyki i strategii walki morskiej przy wykorzystaniu większej liczby zróżnicowanych jednostek. Powstały ogromne pancerniki, lotniskowce, które dopiero w II wojnie światowej udowodniły swoją strategiczną wartość, oraz łodzie podwodne wyposażone w nowe technologie, umożliwiające im pozostawanie pod wodą przez bardzo długi czas. W naszym filmie prezentujemy najbardziej znane jednostki II wojny światowej, ich historię oraz wybrane bitwy, w których brały udział. Omawiając rozwój technologiczny i taktyczny najpotężniejszej niemieckiej floty podwodnej, prześledzimy jej stopniową ewolucję. Dzięki trójwymiarowej grafice oraz zdjęciom archiwalnym mamy możliwość cofnięcia się w czasie i szczegółowej prezentacji poszczególnych jednostek biorących udział w morskich bitwach II wojny światowej. Od potencjalnie bardzo niebezpiecznych małych łodzi podwodnych, aż po potężnie uzbrojone masywne pancerniki, biorące udział w walkach w najdalszych zakątkach świata. Jak się jednak okazało, mimo całej potęgi, los nie był dla nich łaskawy. Początek II wojny światowej. Strzały na Westerplatte. Jest 25 sierpnia 1939 roku. Noc, w trakcie której Niemcy rozpoczęli operacje mające na celu atak na terytorium Polski. Właśnie wtedy do portu na Westerplatte wpływa niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, oficjalnie z wizytą kurtuazyjną. W rzeczywistości jednak cel tej wizyty był zupełnie inny. Polscy żołnierze stacjonujący na Półwyspie Gdańskim nie wiedzą, że na pokładzie znajdują się żołnierze Marinesturmkompanii, przygotowani do ataku. Ranek 1 września 1939 roku. Pierwszy dzień miesiąca, który za kilka godzin zapisze się na kartach historii. Schleswig-Holstein rozpoczyna swoją akcję. Po wcześniejszym desancie żołnierzy sam zaczyna przemieszczać się w rejon miejsca zwanego Zakrętem Pięciu Gwizdków, aby uzyskać najlepszą pozycję do ostrzału półwyspu i niczego nie spodziewających się Polaków. 1 września 1939 roku. Około godziny 4:40 Schleswig-Holstein czeka już na pozycji strzeleckiej, na Zakręcie Pięciu Gwizdków. Po ostatnich przygotowaniach kapitan wydaje rozkaz otwarcia ognia z głównych działów w kierunku pozycji polskich. O godzinie 4:48 zostaje rozpoczęta II wojna światowa. Niemcy napadają na Polskę. Następuje zmasowany atak artyleryjski na placówki obrony. Kiedy ogień z dział niemieckiego statku cichnie, do ataku przystępują wojska lądowe. Obrońcy Westerplatte powstrzymują jednak ataki Niemców. Wydany zostaje rozkaz ponownego użycia pancernika do strzału kolejnych celów.
polska marynarka wojenna praktycznie nie zareagowała. ORP Orzeł, symbol polskiej floty. Okręt ten był bardzo nowoczesną jednostką. Został zwodowany w 1938 roku w Holandii. Próbowano go wykorzystać do ataku na Szlezwika-Holsztajna. Akcja ta jednak się nie powiodła. Po długiej obserwacji Zatoki Gdańskiej oraz niepodejmowaniu akcji zaczepnych podjęto decyzję o opuszczeniu akwenu i udaniu się do portu w stolicy Estonii, Tallinie. Okręt został tam pod naciskiem Niemców internowany oraz rozbrojony. Zaimprowizowana ucieczka z portu kończy się sukcesem. Brawurowa akcja przedostania się do Anglii bez map czy jakichkolwiek wskazówek nawigacyjnych zostaje zapamiętana jako przykład najwyższego kunsztu nawigacyjnego. W Anglii po dokonanych naprawach Orzeł dołączył do floty brytyjskich łodzi podwodnych. Wtedy też został oznaczony numerem 85A i rozpoczął patrole na Morzu Północnym. Z jednego z nich nie wrócił. 11 czerwca 1940 roku kontradmirał Jerzy Świrski wydał komunikat następującej treści. Z powodu braku jakichkolwiek wiadomości i niepowrócenia z patrolu w określonym terminie, okręt podwodny Rzeczpospolitej Polskiej Orzeł uważać należy za stracony. Dane techniczne. Jednostki tego typu były szybkie i zarazem dobrze uzbrojone. Prędkość gwarantowało im wyposażenie w silniki diesla oraz silniki elektryczne. Umożliwiało ono osiągnięcie prędkości 20 węzłów nad wodą oraz 5 węzłów pod wodą, zasięg 7000 mil morskich w stanie nawodnym oraz 100 mil morskich pod wodą, zanurzenie statku do 80 metrów. Podstawowe uzbrojenie. 12 wyrzutni torpedowych. Łącznie mógł zabierać 20 torped kalibru 550 mm lub kalibru 533 mm. Dodatkowo był uzbrojony w działo przeciwlotnicze Bofors kalibru 105 mm oraz ciężkie działko przeciwlotnicze 40 mm. Obraz morskich zmagań, rozpowszechniany przez niemiecką propagandę, koncentrował się na spektakularnych zwycięstwach, precyzyjnych manewrach, braterstwie członków załóg i ich oddaniu ojczyźnie i Führerowi. Kroniki były przepełnione relacjami z uroczystych wypłynięć kolejnych jednostek, serdecznie żegnanych przez dygnitarzy i mieszkańców miast portowych. Prezentowano sielskie obrazki zrelaksowanych marynarzy grających w szachy lub karty i słuchających muzyki z gramofonu. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Wewnątrz okrętu było bardzo wilgotno. Kiedy woda morska dostawała się do przedziałów akumulatorowych, reagowała z zawartym w nich elektrolitem, powodując wydzielanie się duszącego chloru. Mimo iż niemieckie okręty były szczytem myśli inżynieryjnej, system wentylacyjny nie był w stanie zapewnić marynarzom niczego poza podstawową ilością tlenu potrzebną do przeżycia. Nawet o względnym komforcie mogli jedynie pomarzyć. Smród pracujących diesli, wiecznie zapychającej się toalety, zapach przygotowywanych posiłków i niemytych ciał marynarzy, którzy słodkiej wody używali głównie do picia. Taki był dzień powszedni załóg ubotów. Zależnie od szerokości geograficznej i sprawności wentylacji, na okręcie było potwornie zimno lub upiornie duszno. A woda albo błyskawicznie zamieniała się w lód, albo powodowała, że zapasy jedzenia pokrywały się pleśnią. Jeśli dodać do tego ciasnotę, zupełny brak prywatności oraz stres wywołany ciągłą obawą ataku i poczuciem bezustannego zamknięcia, staje się jasne, że służba na okrętach podwodnych była jedną z najcięższych, jakie można sobie wyobrazić. Oto łódź typu 7C. Jedna z najdoskonalszych konstrukcji w historii niemieckiej marynarki wojennej. Okręty te nazywane były końmi roboczymi Kriegsmarine. Wyprodukowano około 600 egzemplarzy tego typu. 60% wszystkich statków zatopionych podczas II wojny światowej przez uboty zostało zniszczonych właśnie przez okręty podwodne typu 7C.
Typ ten powstał na skutek niewielkich modyfikacji typu 7B. Zachowano ten sam silnik i jego moc, ale w związku z faktem, że okręt stał się nieco większy i cięższy, prędkością nie dorównywał poprzednikowi. O kilka osób zwiększono też liczbę załogi. Wyposażono łódź w zewnętrzny system przeładowania torped, lepsze uzbrojenie przeciwlotnicze i opancerzenie kiosku. Od maja 1943 roku zaczęto montować na tych ubotach tzw. chrapy, po niemiecku Schnorchel, wynalazek holenderski umożliwiający pobór powietrza do silników, gdy okręt był zanurzony. Dane techniczne. 44,52 osoby załogi. Wyporność 769 ton na powierzchni, 871 ton pod wodą. Wymiary 67 metrów 10 cm na 6 metrów 20 cm na 4 metry 74 cm. 5 wyrzutni torped 533 mm, 14 torped na pokładzie. Jedno działo 88 mm. Dwa silniki wysokoprężne spalinowe, dwa elektryczne, dwie śruby. Zasięg 8500 mil morskich przy 10 węzłach. Prędkość 17,7 węzła na powierzchni, 7,6 pod wodą. Maksymalne zanurzenie około 220 metrów. Najsłynniejszym z okrętów typu 7C jest prawdopodobnie U-96. Między wrześniem 1940 roku a lutym 1945 U-96 wypłynął na 11 patroli. W ich trakcie zatopił aż 27 okrętów o łącznym tonażu 181 206 GRT. Uszkodził 4 okręty o łącznym tonażu 33 043 GRT oraz zniszczył jeden okręt o tonażu 8888 GRT. W marcu 1945 roku został zatopiony przez amerykańskie lotnictwo w Wilhelmshaven. Dowodziło nim 5 dowódców, w tym tak zasłużeni jak Hans-Jürgen Hellriegel i Heinrich Lehmann Willenbrock. Hellriegel odznaczony został krzyżem rycerskim, natomiast na piersi drugiego z nich zawisł krzyż rycerski z liśćmi dębu. Zdarzało się, że na wyprawy ubotów wypływali korespondenci wojenni. Najbardziej znanemu z nich, Lotharowi Günterowi Buchheimowi, zawdzięczamy kilka książek poświęconych niemieckim okrętom podwodnym. Najsłynniejszą z nich jest opublikowana w 1973 roku Das Boot, czyli okręt, która została przełożona na kilkanaście języków, w tym także polski, i sfilmowana w 1981 roku. Na planie pojawił się jeden z dowódców U-96, Heinrich Lehmann Willenbrock. Zawrotną karierę zrobił Erich Topp, zmarły w roku 2005 dowódca innego ubota 7C, U-552, zwanego też Czerwonym Diabłem. Wróćmy jednak do roku 1941, ściślej 31 października, kiedy U-552 zaatakował na Atlantyku konwój HX-156. Storpedowany statek eskorty zapalił się, eksplodował i w ten sposób został zniszczony USS Raymond James, pierwszy amerykański okręt w czasie II wojny światowej. Topp tylko podczas 8 patrolu na przełomie lat 1941-42 zatopił statki o łącznym tonażu 45 731 ton, czyli więcej niż niektórzy dowódcy podczas całej wojny. Po wojnie przez jakiś czas Erich Topp pracował jako rybak, by wreszcie zostać architektem. Pod koniec lat 50. wrócił do pracy w wojsku. Pojechał do USA i został członkiem Komisji Wojskowej NATO. Przez wiele lat był doradcą w słynnej stoczni Howaldtswerke Deutsche w Kilonii. Okręt U-552 miał po topie jeszcze 2 dowódców. W sumie na konto załogi tego ubota zapisuje się zatopienie 30 okrętów o łącznym tonażu blisko 164 tysięcy GRT. Zatopienie okrętu wojennego i pomocniczego okrętu wojennego, odpowiednio 1200 ton i 520 GRT. Oraz uszkodzenie 3 okrętów o łącznym tonażu blisko 27 tysięcy GRT. Podobnie jak U-96,
został w 1945 roku zniszczony przez Amerykanów w Wilhelmshaven. Typ 7C ulegał dalszym modyfikacjom. Najważniejsze z nich to zwiększenie wytrzymałości kadłuba, co pozwalało na prowadzenie działań operacyjnych na głębokości 120 metrów, a maksymalne zanurzenie zwiększało nawet do 250 metrów. Dodatkowy ciężar użytej do tego stali zrekompensowano, budując lżejsze maszyny, obsługujące okręt. Dzięki temu posunięciu stał się on nie tylko wytrzymalszy, ale nawet trochę lżejszy od swego poprzednika. Kariera okrętu U-995, przedstawiciela typu 7C przez 41, była bardzo długa. Zwodowany w listopadzie 1942 roku, pomiędzy 16 września 1943 a 8 maja 1945 był pod komendą dwóch dowódców, Waltera Kyntopa i Hansa Georga Hessa. Zatopił trzy okręty o łącznym tonażu 1560 gierte. Jeden pomocniczy okręt wojenny o tonażu 633 gierte. Jeden okręt wojenny o tonażu 105 ton. Uszkodził jeden okręt o tonażu 7176 gierte. Przekazany został w dniu zakończenia wojny Brytyjczykom w norweskim Trondheim. W 1952 roku został przemianowany na Kaura i na następnych 13 lat stał się częścią norweskiej floty podwodnej. Rząd niemiecki odkupił wycofany ze służby okręt za symboliczną markę w roku 1971. I od tamtej pory U-995 jest obiektem muzealnym w niemieckim Laboe. Jest to jedyny na świecie U-boot typu 7, który przetrwał wojnę. Typy 7 przez 42 i 43 pozostały w zasadzie na papierze. Wprawdzie przymierzano się do produkcji pierwszego z tych typów, ale porzucono ten pomysł na rzecz budowy elektro-ubota typu 21. 7 przez 42 miał mieć jeszcze mocniejszy kadłub o grubości 28 mm, co miało pozwolić na schodzenie na oszałamiającą głębokość 400 metrów. Zamiast jak dotychczas 14 torped, na jego pokładzie miało ich być 16. Dzięki ogromnej mocy silnika 7 przez 42 miał znacząco zwiększyć zarówno swój zasięg, jak i prędkość. Kolejny typ różnić się miał w zasadzie jedynie siłą ognia. Zaplanowano w nim aż 10 wyrzutni torped, a zatem dwa razy więcej niż dotychczas. Wszystkie projekty spaliły na panewce. Dowództwo marynarki zdecydowało, za późno jak miało się okazać, postawić na typ 21. Okręty typu 21 były najnowocześniejszymi spośród okrętów podwodnych II wojny światowej. Były też kamieniem milowym na drodze do budowy okrętów jądrowych. Miały opływowy podwójny kadłub, zewnętrzny z cienkich blach, wewnętrzny ze stali węglowej o grubości od 28 do 37 mm. Trzykrotnie zwiększono pojemność akumulatorów. Okręt pod wodą osiągał ogromną prędkość 16 węzłów i był niewykrywalny dzięki cichobieżnym silnikom elektrycznym. Zamontowano chrapy, system klimatyzacji i regeneracji powietrza, a jednocześnie przewidziano dla załogi więcej przestrzeni niż dotychczas. W ostatnim roku wojny zbudowano około 125 okrętów typu 21, ale niewiele zdążyło wejść do służby. Na pierwszy patrol wypłynął U-2511 z kapitanem Adalbertem Schnee, doświadczonym dowódcą ze ścisłego otoczenia admirała Dönitza. 16 marca 1945 roku wypłynął z Kilonii na Karaiby, gdzie miał być testowany w ekstremalnych warunkach. 1 maja nawiązał kontakt z wrogiem, ale już 3 dni później przyszedł rozkaz zawieszenia broni. Kilka godzin później U-boot podpłynął do grupy brytyjskich okrętów, w tym krążownika HMS Norfolk, na odległość 500 metrów. Nie wykrył go ani jeden sonar. Schnee planował samobójczy atak na angielską jednostkę, ale zrezygnował. Kiedy parę dni później rozmawiał z dowództwem HMS Norfolk, Anglicy oświadczyli, że to, co zrobił, było zupełnie nieprawdopodobne.
okręty o takich możliwościach mogły, jeśli nie zmienić, to na pewno przedłużyć czas trwania wojny. Ich produkcja rozpoczęta została jednak zbyt późno, by stało się to możliwe. W jakimś sensie U-boty typu 21 można nazwać podwodnymi V-2. Gdyby masowa produkcja tych rakiet została uruchomiona wcześniej i na większą skalę, ostatnie lata II wojny światowej mogłyby mieć przebieg zupełnie inny. W roku 1940 Dönitz orientuje się, że nie znajdzie czasu na wyszkolenie dowódców tej miary, co Prinz czy Östen. Decyduje się na upowszechnienie metody opracowanej przez niego już w roku 1935, stosowanej w jakimś stopniu przez komandora Bauera podczas I wojny światowej, a nazwanej potem taktyką wilczego stada, po niemiecku Rüdeltaktik. Taktyka ta składa się z 7 etapów. Etap pierwszy. Stado U-botów ustawia się w poprzek przewidywanej trasy konwoju. Wypracowano wiele sposobów alokacji łodzi pod wodą. Przedstawiamy najczęściej stosowane. Kurs konwoju. Spodziewany kurs konwoju. Czatujące stado. U-boty czekają. Etap drugi. Pierwszy okręt, który zauważy konwój, podaje dowództwu własną pozycję oraz przekazuje informacje o kursie, szybkości i składzie konwoju. Etap trzeci. Okręt ten podąża za konwojem, podając dane o ewentualnej zmianie jego kursu i szybkości. Etap czwarty. Dowództwo poleca pozostałym okrętom, by nawiązały kontakt ze śledzącym. Etap piąty. Gdy reszta stada dołącza do śledzącego okrętu, grupa przystępuje do ataku po zapadnięciu zmroku. Etap szósty. O świcie atak zostaje przerwany. Jeden U-bot śledzi konwój, a pozostałe ładują baterie i uzupełniają uzbrojenie. Etap siódmy. Po zmroku atak zostaje powtórzony. Oto kolejne warianty ustawień niemieckich łodzi. Zastosowanie tej taktyki przyczyniło się do wielu niemieckich sukcesów. Zdezorientowane okręty eskorty rozpraszały się, a zanim zdążyły uporać się z przeciwnikiem, konwojowane statki wiozące cenny ładunek szły na dno, storpedowane przez niewidocznego wroga. Największe wilcze stado liczyło około 20 U-botów. Bitwa o Atlantyk. W momencie wybuchu II wojny światowej Niemcy dysponowali znacznie mniejszą liczbą jednostek na- i podwodnych niż choćby Wielka Brytania i Francja. Niestety wojna morska, jaka miała się niebawem odbyć na Atlantyku, była wojną o przerwanie dostaw do Anglii. Wojną, w której Niemcy odgrywali nadzwyczaj dla nich wygodną rolę agresora, co zupełnie zniwelowało przewagę aliantów. Kiedy śledzi się mapy z zaznaczonymi miejscami zatopień statków, wyraźnie widać, jak wzrastająca skuteczność alianckiej obrony odsuwa obszar niemieckich działań coraz dalej od angielskich brzegów. W okresie od 3 września 1939 roku do 31 maja 1940 zdecydowana większość okrętów atakowanych przez hitlerowców tonie tuż przed dotarciem lub tuż po opuszczeniu wybrzeży Wielkiej Brytanii. Między 1 czerwca 1940 roku a 15 marca 1941 roku statki toną już nieco dalej, na północny zachód od irlandzkich plaż. Niemniej jednak jest to wciąż okres oszałamiających niemieckich sukcesów. W samym tylko październiku 1940 roku toną 63 alianckie okręty. Od marca do końca roku 1941 miejsca zatopień statków sprzymierzonych rozpraszają się na obszarze całej wschodniej części Atlantyku. U-boty napotykają wreszcie na zdecydowany opór. Sroga zima na przełomie lat 1940-41 znacznie ograniczyła aktywność hitlerowców. Zostało mocno utrudnione zarówno poruszanie się po wytyczonych wcześniej szlakach, jak i działania w rodzaju tankowania na pełnym morzu. Tymczasem 50 niszczycieli przekazanych przez Amerykanów okazało się dla sprzymierzonych cennym darem. W końcu atak Niemców na ZSRR spowodował rozproszenie ich sił i zwiększone zainteresowanie Hitlera wojną lądową. Do akcji na Atlantyku ruszyły też zaopatrzeniowce, dzięki którym statki eskorty mogły chronić konwoje także na odsłoniętym do tej pory środku oceanu.
Razem z konwojami zaczęły wypływać lotniskowce, a na statkach zaczęto montować katapulty z myśliwcami jednorazowego użytku, które skutecznie odstraszały samoloty nieprzyjaciela. W połowie roku 1941 Niemcy zatopili więcej statków niż alianci zdołali zbudować. USA wprawdzie przystąpiły do wojny w grudniu 1941 roku, ale wywołana tym początkowa euforia szybko ustąpiła miejsca rozpaczy i rozgoryczeniu. Pozbawione obrony wybrzeże Stanów Zjednoczonych zamieniło się w tarczę strzelniczą dla dowódców ubotów, którzy zapuszczali się aż do Kanady, na Florydę, na Morze Karaibskie i do Zatoki Meksykańskiej. Na Atlantyk wypłynęły mleczne krowy, okręty podwodne zaopatrujące inne uboty w paliwo. Bilans roku 1942 był tragiczny. Zatopione zostały 1172 okręty o łącznym tonażu 6 150 340 GRT. Natomiast Niemcy po stronie strat zapisali jedynie 68 swoich podwodnych jednostek. Przełom lat 1942 i 1943 przyniósł zmianę strategii niemieckiej. Dowódcą, Grossadmiralem, Kriegsmarine został Karl Dönitz, a Ericha Rödera odesłano na emeryturę. Dönitz wycofał z głównego teatru działań wojennych ciężkie okręty, a nacisk położył na okręty podwodne i walkę wielkimi wilczymi stadami, liczącymi nawet do 40 jednostek. Między sierpniem 1942 roku a majem 1943 okręty alianckie tonęły głównie na środkowo-północnym Atlantyku, u wybrzeży Ameryki Południowej i Afryki oraz w kanale La Manche i Zatoce Biskajskiej. Na początku 1943 roku miały miejsce najkrwawsze w tej wojnie bitwy konwojowe, na przykład bitwa o konwój SC-122. Od maja 1943 roku alianci zaczęli zwyciężać. Konwój HX-237 wprawdzie stracił w tym miesiącu trzy statki, ale tyle samo zatopił niemieckich okrętów podwodnych. Natomiast konwój SC-130 nie stracił ani jednego okrętu, a zatopił pięć ubotów. Ogółem w maju 1943 roku na 41 zniszczonych okrętów alianckich przypadało 38 zatopionych ubotów i jeden podwodny okręt włoski. Przerażony rozmiarami strat Dönitz odwołuje zespołowe ataki na konwoje atlantyckie. W czerwcu 1943 roku ubotów tonie 14, a alianckich okrętów jedynie 8. Między czerwcem a sierpniem 1943 na mapie zatonięć są prawie wyłącznie uboty. W kolejnych miesiącach straty niemieckie rosną. Jakie były przyczyny tego stanu rzeczy? Przede wszystkim fakt, że alianci zwyciężyli w wyścigu technologicznym. Wynalazki Niemców, silniki zapewniające większą prędkość ubotom, torpedy akustyczne, tak zwane chrapy, zapewniające dostęp powietrza bez konieczności wynurzania. Wszystko to wprowadzono zbyt późno lub było to bez znaczenia wobec pomysłowości aliantów. Na ich statkach pojawiły się bowiem nowe rodzaje broni, tak zwane jeże, granaty podwodne wybuchające po zetknięciu z kadłubem okrętu i rakietowe pociski głębinowe. Prócz tego wszedł w użycie 10-centymetrowy radar, dzięki któremu wykrycie ubota stało się jeszcze łatwiejsze. Nie bez znaczenia pozostawały naturalnie kłopoty i klęski zadawane armii niemieckiej na innych frontach. 4 maja 1945 roku Grossadmiral Karl Dönitz wydaje rozkaz zaprzestania działań wojennych na morzu. Podczas prawie 6 lat wojny na Oceanie Atlantyckim i wodach Wielkiej Brytanii zatopionych zostało 3837 statków alianckich. W sumie 16 693 090 GRT. Włosi stracili 9 okrętów podwodnych. Ubotów zatonęło 646, z czego 171 w okresie od 3 września 1939 roku do 30 kwietnia 1943 roku. A 475 ubotów od 1 maja 1943 do 4 maja 1945 roku.
słynne zatopione statki. Atinia. 3 września 1939 roku Wielka Brytania przystąpiła do wojny z Niemcami. Tego samego dnia dowódca niemieckiego okrętu podwodnego U-30, Fritz Julius Lemp, trafił na ślad nieprzyjacielskiego statku. Moment, w którym go zauważył, jest niezwykle istotny, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż już wtedy wiedział, że zaatakuje statek pasażerski. Zgodnie z 22 artykułem londyńskiego protokołu wojennego nie wolno było atakować jednostek cywilnych. Lemp uczynił wyjątek, z którego niedługo później hitlerowcy zrobili regułę. Okrętem, który zatopił 300 mil od Liverpoolu, był brytyjski liniowiec pasażerski SS Atinia. Z 1400 pasażerów zginęło 112, w tym kilkudziesięciu Amerykanów. Opinia publiczna, jeszcze wówczas silna, zawrzała. Niemcy wydali więc oficjalny komunikat, w którym odżegnali się od tej zbrodni, uznając ją za angielską prowokację. By uwiarygodnić te informacje, sfałszowali dziennik pokładowy U-30. Wprawdzie admirał Kriegsmarine Karl Dönitz przyznał się do tego po wojnie, jednak wciąż uparcie twierdził, że Lemp zaatakował Atinię omyłkowo, biorąc ją za okręt wojenny. Porucznik Lemp nie mógł osobiście złożyć wyjaśnień. U-110, którym dowodził, 2 lata później został zatopiony, 9 maja 1941 roku. Laconia. Statek pasażerski Laconia wyruszył w rejsy z Durbanu do Wielkiej Brytanii bardzo szczególnego dnia, mianowicie 1 września 1942 roku. Na pokładzie pomalowanego szarą farbą statku dowodzonego przez kapitana Rudolfa Sharpa znajdowało się 2789 osób, 463 członków załogi, kilkuset angielskich żołnierzy, kobiet i dzieci, 102 Polaków z kompanii stacjonującej w Pietermaritzburgu oraz 1800 włoskich jeńców. 9 dni po wypłynięciu kapitan Sharp otrzymał rozkaz zmiany kursu i po jego wykonaniu zbliżył się do brazylijskich wybrzeży. Wówczas został zauważony przez załogę U-156 pod wodzą korwetem kapitana Wernera Hartensteina, który 12 września o godzinie 22.05 rozkazał odpalić torpedy. Bezbronny statek zatonął razem z kapitanem i jego zastępcą, George'em Steelem. Radość z jakże łatwego zwycięstwa prysła szybko, kiedy tylko Hartenstein zauważył pływających w wodzie włoskich jeńców. Pytanie, co robić, wędruje do najwyższych oficerów. Wściekły Karl Dönitz nakazuje ubotom znajdującym się w pobliżu, by pomogły w wyławianiu rozbitków. Wpada też na pomysł, by zabrały ich statki, będące w służbie reżimu Vichy, cumujące w pobliskim Dakarze. W trakcie trwania operacji na pokładzie U-156 rozpostarto flagę Czerwonego Krzyża, by zminimalizować ryzyko ataku alianckich samolotów. Mimo to kilka liberatorów zbombardowało okręt. Kiedy wieść o tym dotarła do Dönitza, 17 września 1942 roku, wydał on osławiony Laconia Befehl, rozkaz Laconia, o kryptonimie Triton Null. Stwierdza w nim m.in. Zakazuje się wszelkich prób ratowania załóg zatopionych statków. Zakaz ten obejmuje wyławianie osób z wody i umieszczanie ich w łodziach ratunkowych, podnoszenie wywróconych łodzi ratunkowych oraz podawanie rozbitkom jedzenia lub wody. Akcja ratunkowa sprzeczna jest z elementarnymi zasadami prowadzenia wojny na morzu, której celem jest niszczenie nieprzyjacielskich statków i ich załóg. Ów kategorycznie brzmiący rozkaz był przyczyną wielu śmierci i cierpień, których nawet w bardzo ciężkich warunkach dotychczas prowadzonej wojny morskiej można byłoby uniknąć. Z tego powodu Laconia Befehl stanowi pewną cezurę w dziejach bitwy o Atlantyk. A z prawie 3000 osób płynących na Laconii uratowano zaledwie 1111. Najistotniejsze starcia. Jednym z niewielu ubotów, które w trakcie wojny udało się przechwycić aliantom, był U-570, typ 7C, dowodzony przez kapitana Hansa Joachima Ramlowa.
Największą zasługę należy tu przypisać kapitanowi samolotu Hudson o wdzięcznej nazwie S jak Sugar, Jamesowi Herbertowi Thompsonowi z RAF, z bazy Kaldadarnes na Islandii. 27 sierpnia 1941 roku zauważył on w swoim sektorze patrolowym wynurzającego się ubota. Obrzucił go bombami, a następnie przez kilka godzin trzymał jego załogę pod ogniem karabinów maszynowych. Pojawiła się wreszcie łódź latająca Catalina i patrolowiec HMS Norton Chief, a potem cztery niszczyciele. Aresztowano załogę i doholowano okręt do brzegów Islandii. U-570 dokładnie przebadano. Dostarczył aliantom bezcennych informacji na temat budowy i wyposażenia niemieckich okrętów podwodnych. W roku 1941 znalazł się we flocie brytyjskiej pod nazwą HMS Graf i zatopił kilka niemieckich okrętów podwodnych. Dwa bliźniacze pancerniki niemieckie, Scharnhorst i Gneisenau, były jednymi z korsarskich okrętów nękających flotę sprzymierzonych. Ich rajd rozpoczął się 23 stycznia 1941 roku w Kiloni. Na początku lutego przedarły się przez blokadę na Atlantyk. Szukały przeciwnika, z którym mogły podjąć walkę, ponieważ wydane rozkazy wyraźnie mówiły: unikać walki z nieprzyjacielem o równych siłach, wyłączając spotkanie z pojedynczym nieprzyjacielskim liniowcem względnie krążownikiem. 22 lutego zatopiły kilka statków, które odłączyły się od konwoju HX-111. 7 marca, współdziałając z Wilczym Stadem, zaatakowały konwój SL-67. 15 marca, razem z okrętami Uckermark i Ermland, zatopiły 7 jednostek, które opuściły konwój z Liverpoolu, rozbity uprzednio przez uboty. 23 marca rano Scharnhorst i Gneisenau weszły do Brestu, kończąc rajd. Łącznie okręty te zatopiły 22 statki o ogólnym tonażu 116 610 ton. Był to ostatni sukces niemieckich korsarzy. Zatopienie Bismarcka wykazało, że posyłanie do walki dużych jednostek bez ubezpieczenia lotniczego jest zbyt niebezpieczne. 12 lutego 1942 roku doszło do wydarzenia, które upokorzyło dumę angielskich marynarzy i doprowadziło nawet do powołania komisji śledczej, mającej zbadać przyczyny i okoliczności tego upokorzenia. Mowa tu o słynnej brawurowej ucieczce z Brestu, której dokonał wiceadmirał Ciliaks, dowodzący trzema znanymi nam już okrętami – Scharnhorstem, Gneisenau i Prinz Eugen, które przedarły się przez kanał La Manche na Morze Północne. Wydarzeniu temu towarzyszył szereg niepomyślnych dla aliantów zbiegów okoliczności. Z nieznanych przyczyn odwołano okręty podwodne, trzymające straż w okolicach Brestu. Samoloty angielskie miały kłopot z radarami i opuściły strefy patrolowe akurat wtedy, kiedy wchodziły w nie niemieckie okręty. Dodatkowo angielski wywiad dał się nabrać na wybieg z fałszywym bankietem, na który zostali zaproszeni niemieccy marynarze 14 lutego 1942 roku. Uśpiło to czujność Anglików i pozwoliło na realizację operacji Cerberus. Eskadra miała opuścić Brest w nocy, co miało pozwolić na znalezienie się w najniebezpieczniejszym miejscu za dnia i pełne wykorzystanie obrony przeciwlotniczej. Ponadto wykorzystano efekt kuli śnieżnej. Z Brestu wyszły trzy wielkie okręty i sześć niszczycieli. W okolicach Cherburga dołączyło dalszych 20 jednostek, a na wysokości przylądka Grinez jeszcze ponad 20 eskortowców. Ponadto nad eskadrą krążyć miało 16 myśliwców, a w odwodzie czekały bombowce. Najważniejsze konwoje. Kryptonimy najważniejszych konwojów. HX, ON, Halifax w Kanadzie do Anglii z powrotem. Powrotny do lipca 1941 roku miał kryptonim OB. SC, ONS, Sydney w Nowej Szkocji do Londonderry w Irlandii i z powrotem. SLOS, Freetown w Sierra Leone do Anglii i z powrotem. PQ-QP,
Hvalfjord w Islandii do północnych portów ZSRR i z powrotem. Do grudnia 1942 roku. JWRA Loch Iwi w Szkocji do ZSRR i z powrotem. Do grudnia 1942 roku. Wielka Brytania mogła prowadzić działania militarne jedynie pod warunkiem, że niezbędne dostawy nie zejdą poniżej 47 milionów ton rocznie. Było to niewiele mniej niż w czasach pokoju. Niemcy, mimo że dysponowali mniejszą liczbą okrętów, byli w komfortowej sytuacji atakującego. Wykorzystywali siły nawodne, podwodne, powietrzne oraz kombinacje tych trzech. Ich zadanie, strzelanie do wszystkiego, co się rusza, było znacznie prostsze od zapewnienia bezpieczeństwa wielkim nieruchawym konwojom, liczącym nieraz wiele dziesiątków statków. System konwojowania, choć nie do końca zadowalający, był jednak lepszy niż pozostawianie statków handlowych bez osłony, o czym boleśnie przekonali się Amerykanie po przystąpieniu do wojny. Statki konwoju ustawiały się w czworobok, a każde miejsce oznaczone było odpowiednim numerem. Wokół czworoboku ustawiała się eskorta, fregaty, korwety, niszczyciele i lotniskowce. Okręty podwodne wykrywano urządzeniem o nazwie ASDIC, skrót od Allied Submarine Detection Investigating Committee. Tak nazywał się aliancki zespół badający sposoby wykrywania podwodnych obiektów. Polowanie na Bismarcka. Pod koniec maja 1941 roku dwa potężne niemieckie okręty, Bismarck i Prinz Eugen, wyruszyły na Atlantyk. Jak inne korsarskie jednostki, miały tylko jeden cel – znaleźć i zatopić jak najwięcej okrętów przeciwnika. Poszczęściło im się. Już 24 maja Bismarck zatopił największy okręt wojenny okresu międzywojennego – angielski krążownik liniowy Hood. Z 1400 członków załogi uratowały się tylko 3 osoby. Sukces ten stał się początkiem klęski, ponieważ na wieść o zatopieniu Hooda w pościg za Bismarckiem ruszyła niemal cała flota angielska. Lotniskowiec Victorious ze skadrą samolotów torpedowych typu Swordfish na pokładzie. Krążowniki Norfolk i Suffolk. Pancerniki King George, Repulse oraz 4 lekkie krążowniki i 7 niszczycieli. Eskadra dowodzona była przez admirała Johna Sitoweya. Z upływem czasu dołączyły jeszcze inne okręty pływające po północnym Atlantyku. Między innymi krążownik liniowy Renown, lotniskowiec Ark Royal, lekki krążownik Sheffield, pancerniki Rodney i Remilis. Bismarck i Prinz Eugen poruszały się jednak zbyt szybko dla brytyjskich okrętów. Te zaś, które mogły je dogonić, nie były w stanie nawiązać walki. Pozostał atak z powietrza. Wieczorem 24 maja Prinz Eugen odłączył się i Bismarck pozostał sam. Następnego dnia zniknął z radarów. Trafiono na jego ślad dopiero 26 maja o 10.30. Z meldunku wynikało wyraźnie, że Bismarck zmierza do Brestu. Jedynie płynące z Gibraltaru Sheffield, Renown i Ark Royal miały szansę go dogonić, ale za to nie miały zbyt wielkich szans w walce z pancernym kolosem. Okręty te były na tyle blisko, że eskadra Swordfishów omyłkowo zaatakowała nawet Sheffielda, nie czyniąc mu na szczęście żadnej szkody. O 20.47 15 samolotów z lotniskowca Ark Royal zaatakowało Bismarcka. Kiepska widoczność, wiatr i deszcz spowodowały, że atak był chaotyczny i z 13 wystrzelonych torped tylko 2 dosięgły celu. Na szczęście jedna z nich uszkodziła śrubę okrętu i zablokowała jego ster. Bismarck wytracił szybkość i zaczął skręcać. Nadal jednak płynął w stronę Francji i dysponował ogromną siłą ognia. Przekonała się o tym załoga niszczyciela ORP Piorun, która nawiązała nierówną, niemal godzinną walkę z olbrzymem. Czas ten zdecydował o klęsce Bismarcka. Do Pioruna dołączyły niszczyciele 4. flotylli komandora Wiena, potem krążowniki Norfolk i Suffolk, wreszcie King George V i Renown, a na końcu Dorsetshire. Angielskie okręty zasypywały Bismarcka pociskami, aż wreszcie po prawie 2 godzinach walki wielki pancernik zatonął.
Wojna o Pacyfik. Mówiąc o największych i najbardziej znanych jednostkach morskich uczestniczących w walkach na Pacyfiku, należy uznać dwa wydarzenia za symboliczne. Pierwszym z nich jest atak japońskiej cesarskiej marynarki wojennej na amerykańską flotę Pacyfiku, stacjonującą w Pearl Harbor, rozpoczynający wojnę morską na Pacyfiku. Drugim natomiast podpisanie kapitulacji przez Japonię na pokładzie słynnego pancernika Missouri. Listopad 1941. Znaczne siły cesarskiej marynarki wojennej zgrupowały się na Morzu Wschodniochińskim w rejonie Indochin. 26 listopada główna część floty uderzeniowej na Pearl Harbor wypłynęła z baz na Wyspach Kurylskich. Zdaniem wielu źródeł, Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej na początku grudnia 1941 roku już wiedziało o wyjściu w morze japońskich lotniskowców. Wywiad miał nawet monitorować ich kurs. Amerykańskie stacje nasłuchowe przejęły serię meldunków radiowych nadawanych między 18 listopada a 1 grudnia 1941 roku, zarówno przez japońskie lotniskowce, jak i admirała Isoroku Yamamoto, dowódcę cesarskiej marynarki wojennej. W jednej z rozkodowanych przez amerykańskich kryptologów depesz admirał Yamamoto rozkazał zgrupowanym okrętom wyjść 26 listopada z portu Hitokapu na wyspie Etorofu w archipelagu Kuryli, skierować się na Hawaje i zaatakować zgrupowaną tam amerykańską flotę. Podano również konkretne odcinki trasy, jakie mają przebyć. Do dzisiejszego dnia meldunki te nie zostały odtajnione ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Znane obecnie źródła wydają się potwierdzać tezę, że Japonia zaczęła planować atak na USA już jesienią 1940 roku. Jego początkiem miał być niespodziewany nalot na Pearl Harbor. O zamiarach Japończyków miał przestrzegać amerykański rząd już 24 stycznia 1941 roku sekretarz marynarki wojennej Frank Knox. O miejscu planowanego ataku powiadomiła go w styczniu 1941 roku ambasada amerykańska w Tokio. Kopię meldunku miał otrzymać komandor podporucznik Arthur McCollum. Nie powiadomił jednak o nim dowództwa floty Pacyfiku. Admirał Yamamoto wyznaczył datę ataku na niedzielę, 7 grudnia. Właśnie wtedy w porcie w Pearl Harbor miała znajdować się cała amerykańska flota Pacyfiku. Skład japońskich sił skierowanych do ataku wchodziły lotniskowce pod dowództwem Chuichi Nagumo, okręt flagowy Akagi, na którym dowodził sam Nagumo, oraz Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Zuikaku, Tsuikaku. Do osłony lotniskowców wysłano eskadrę 9 niszczycieli plus krążownik Abukuma, a także grupę pancerników wsparcia ogniowego, składającą się z pancerników Hiei i Kirishima oraz 2 ciężkich krążowników Tone i Chikuma. Zespół zamykały okręty podwodne typu 1 z numerami 19, 21, 23. W miarę jak jednostki zbliżały się do celu, na okrętach transportujących łodzie podwodne typu 1 prowadzono przygotowania do pierwszego ataku z wykorzystaniem tych miniaturowych jednostek, których zadaniem było przedostanie się do portu i razem z lotnictwem zniszczenie amerykańskich okrętów. Trzon japońskich sił stanowiło 6 lotniskowców. Akagi. 36 500 ton wyporności. 66 samolotów na pokładzie. Hiryu. 17 300 ton wyporności. 59 samolotów. Kaga. 38 200 ton wyporności, 72 samoloty. Shokaku. 25 675 ton wyporności, 72 samoloty. Soryu. 15 900 ton wyporności, 53 samoloty. Zuikaku. 25 675 ton wyporności, 72 samoloty. 7 grudnia, godzina 3:42. Amerykański trałowiec Condor dostrzega miniaturową łódź podwodną, która próbuje przedostać się do portu. Natychmiast zostaje wysłany meldunek o niezidentyfikowanej łodzi podwodnej do najbliższej jednostki patrolującej, niszczyciela Ward, który natychmiast został postawiony w stan gotowości bojowej. Rozpoczęto poszukiwania, nie dały one jednak żadnych rezultatów.
Dopiero pomoc latającej łodzi Catalina pozwoliła odkryć peryskop japońskiej łodzi w okolicach okrętu remontowego Antares, który płynął w stronę portu, mając na holu barkę. Ward udał się w stronę Antaresa. Między statkiem a barką została zauważona łódź podwodna. Dowódca Warda wydał rozkaz natychmiastowego pościgu za celem. W miarę jak odległość między jednostkami malała, a obiekt stawał się coraz wyraźniejszy, zauważono, że na kiosku nie ma żadnych numerów czy oznaczeń, a sama łódź wyglądała na uszkodzoną. Mimo iż na początku uznano ją za uszkodzoną jednostkę amerykańską, ostatecznie został wydany rozkaz otwarcia ognia w celu jej zatopienia. Godzina 6:00. Zespół uderzeniowy wiceadmirała Nagumo. W pierwszej kolejności zostają wysłane hydroplany w celu ostatecznego zweryfikowania celów na Pearl Harbor. Tymczasem na pokładach lotniskowców zaczęto przygotowania do ataku. Samoloty czekały tylko na pozwolenie na start. Godzina 6:15. Pierwsza fala 183 myśliwców, bombowców i samolotów torpedowych wystartowała i obrała kurs na południe w stronę Pearl Harbor oraz wyspy Oahu. Godzina 7:49. Komandor Fushida, który pierwszy wystartował prowadząc myśliwce do ataku, daje znak radiowy Tora, 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 oznaczający, że przeciwnik jest zaskoczony i nie spodziewa się ataku. Amerykanie stacjonujący w bazie byli całkowicie zaskoczeni, choć zaczęły napływać meldunki o pojawianiu się samolotów w znacznej liczbie. Nadal ignorowano tę sytuację, tłumacząc sobie, że są to jednostki B-17, lecące ze Stanów lub odbywające trening. Samoloty japońskie nadlatywały z dwóch stron. Od strony morza z południa oraz od strony gór ze wschodu. Godzina 7:55. Pierwsze bomby zostają zrzucone na bazę hydroplanów. Obserwujący to kontradmirał Furlong myślał, że to przypadek. Dopiero kiedy zobaczył oznaczenia na samolocie, zdał sobie sprawę z sytuacji, w której się znalazł. Została nadana wiadomość o nalocie na Pearl Harbor oraz informacja, że nie są to ćwiczenia. Ogłoszono alarm. Rozpoczął się atak. Fale myśliwców zaczęły wyłaniać się od zachodniej strony wyspy Oahu. Samoloty zaczęły schodzić na jak najniższy pułap i atakować statki floty Pacyfiku. Nawet w tej doskonale zaplanowanej akcji zdarzyły się jednak błędy. Samoloty, które właśnie atakowały torpedami stojące statki, miały zablokowaną drogę ucieczki przez nadlatujące jednocześnie bombowce. Największy atak został skierowany na pancernik Arizona, który uległ zmasowanemu nalotowi samolotów torpedowych oraz bombowców. Po zaciętej, acz nierównej walce obrona przeciwlotnicza musiała dać za wygraną. Statek odniósł poważne zniszczenia i zaczął tonąć, zabierając ze sobą znaczną część załogi liczącej ponad 1500 ludzi. Uciekający niszczyciel USS Helmet trafia na jedną z miniaturowych japońskich łodzi podwodnych. Zatapia ją, a jedyny ocalały członek załogi staje się pierwszym japońskim jeńcem w II wojnie światowej. Tymczasem atak trwa. Kolejnym zniszczonym okrętem był pancernik Oklahoma, który stał w parze z pancernikiem Maryland. Ustawienie jednostek sprawiło, że pierwsza z nich stała się tarczą dla Maryland, osłaniając okręt oraz przyjmując na siebie ostrzał, po czym, mając rozerwaną burtę, pancernik Oklahoma zatonął. Japończycy skierowali ataki na następne okręty, które stały w parze. Celem stał się okręt West Virginia. Tym razem dzięki dobrej organizacji okręt, choć otrzymał dużą ilość trafień, nie podzielił losu Oklahomy. W pobliżu pancerników znajdowały się dwa kolejne okręty. Pierwszy z nich, Kalifornia, z racji złego stanu technicznego nie był gotowy do takiej walki, choć działa przeciwlotnicze nawiązały wymianę ognia z atakującymi go myśliwcami. Sam okręt trafiony torpedami po pewnym czasie zaczął tonąć. Nevada, drugi okręt, jako jedyny był w gotowości, kiedy nastąpił atak. Działa przeciwlotnicze trafiały celnie samoloty wroga, a jedyna torpeda wystrzelona w amerykańską jednostkę pozornie wyrządziła małe szkody. Okręt jednak powoli zaczął nabierać wody. Został trafiony w część dziobową. Kolejne trzy bomby zmusiły okręt do wypłynięcia w morze. Japończycy, widząc próbę ucieczki, zaatakowali płynącą Nevadę i po udanym ataku unieruchomili ją na mieliźnie. Pierwsza grupa atakujących jednostek japońskich powoli kończyła akcję.
Nadszedł czas na następną grupę, której zadaniem było atakować okręty zacumowane po drugiej stronie wyspy Ford. Znajdowały się tam mniejsze jednostki stacjonujące w grupach po cztery. Za pierwszy cel zostały obrane starsze krążowniki. Detroit, Raleigh, Tangier oraz statek cel Utah. Tangier w reakcji na nalot otworzył ogień. Dzięki temu utrzymał swoją pozycję bez poważnych zniszczeń. Utah nie miał takiego szczęścia. Trafiony dwoma torpedami zatonął. Do akcji obronnej dołączyły krążowniki Detroit oraz Raleigh. Kolejna grupa składała się z niszczycieli amerykańskich, które miały za zadanie asystować niszczycielowi Ward. Wreszcie ostatnia fala samolotów, które wystartowały z japońskich lotniskowców, dotarła do celu. Główny ogień został skierowany na okręty znajdujące się w suchym doku, gdzie stał pancernik Pennsylvania wraz z niszczycielami Cassin i Downs. Z powodu braku możliwości manewrowania był to łatwy cel. Pennsylvania oraz pozostałe dwa okręty dostały się w zasięg bomb zapalających. Wydano rozkaz zatopienia doków w celu zmniejszenia i tak już nieuniknionych zniszczeń jednostek. Amerykańska flota Pacyfiku została na jakiś czas praktycznie unicestwiona. Koniec wojny. Książę Hirohito wydaje rozkaz całkowitej kapitulacji oraz zaprzestania wszelkich działań zbrojnych. 2 września 1945 roku. Godzina 8.03. Amerykański pancernik Missouri. Niszczyciel Buchanan, transportujący przedstawicieli Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii oraz Francji, dokuje przy burcie Missouri. 40 minut później na amerykański statek przybywa generał MacArthur, który został wyznaczony na przedstawiciela sił sprzymierzonych w celu podpisania aktu kapitulacji. Oto delegacja japońska, w skład której wchodzili minister spraw zagranicznych Mamoru Shigemitsu, szef sztabu armii lądowej generał Umezu oraz przedstawiciele marynarki, armii i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Akt kapitulacji podpisali przedstawiciele poszczególnych krajów. Druga wojna światowa została zakończona. Mieszkańcy miast w państwach koalicji antyhitlerowskiej wyszli na ulice, by w euforii świętować zwycięstwo nad Japonią. Koniec olbrzymów oceanów. Bismarck. Największy okręt liniowy niemieckiej marynarki, zatopiony podczas walki przeciwko jednostkom brytyjskim, w której wzięły udział m.in. ORP Piorun oraz HMS Hood, podczas walki doznał uszkodzeń stery oraz uszkodzenia śrub. Decydujące zniszczenia zadały 3 torpedy, które zakończyły los jednego z największych statków, jakie wypłynęły, by walczyć w II wojnie światowej. HMS Hood. Okręt należący do marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Była to kolejna z największych jednostek, jakie przemierzały wody podczas tej wojny. Zatonął w czasie walki z Bismarckiem, podczas pierwszego kontaktu z jednostką niemiecką. Jego imponująca szybkość oraz duże uzbrojenie nie miały znaczenia, kiedy pociski wystrzelone przez Bismarcka przebiły pokład w miejscu, gdzie znajdowały się zapasy amunicji. Yamato, japoński superkrążownik liniowy. Mimo iż posiadał nadzwyczaj gruby pancerz, nie uchroniło go to od zatopienia. Amerykańska operacja lotnicza Tengo, w ramach której został zatopiony, mająca na celu rozbicie ostatniego zmasowanego ataku floty japońskiej, ostatecznie udowodniła, że przewaga w powietrzu oznacza również przewagę na morzu. Amerykańskie samoloty dokonały 2 nalotów. Zrzucone za pierwszym podejściem 2 bomby oraz 6 torped wyrządziły zbyt małe szkody, by okręt choćby wycofał się z walki. Ponowienie ataku spowodowało jednak duży wybuch i w efekcie zatonięcie jednostki. MS Wilhelm Gustloff. Niemiecki statek pasażerski przemianowany na wojskowy okręt bazy obsługujący U-boty. Zatonął kilka kilometrów od wybrzeży Polski, trafiony torpedami wystrzelonymi z rosyjskiego okrętu podwodnego, którego załoga zauważyła Gustloffa, dostrzegając jego włączone lampy nawigacyjne. Hitlerowcy używali go do ewakuacji niemieckich uchodźców z Gdańska. Zatopienie statku, na którym znajdowało się według niektórych źródeł nawet 10 tysięcy osób, zostało uznane za największą katastrofę, jaka miała miejsce na morzu.
Graf Zeppelin. Był to jeden z dwóch niemieckich lotniskowców produkowanych w czasie II wojny światowej. Nazwa kodowa Flugzeugträger A. Później nadano mu nazwę Graf Zeppelin na cześć Ferdinanda von Zeppelina, niemieckiego konstruktora lotniczego. Lotniskowiec zwodowano 8 grudnia 1938 roku. Pracę nad nim nadzorował Erich Röder, posiadający stopień wielkiego admirała, Grossadmiral. Projekt został ukończony w 85%, mimo zapewnień Rödera, że statek będzie ukończony w całości. Tymczasem w 1940 roku prace nad drugim lotniskowcem zostały zawieszone, a w roku 1943 zostały wstrzymane prace nad Grafem. Okręt został rozbrojony oraz odholowany do Szczecina. Wstrzymano wszelkie prace nad lotniskowcami. Po wojnie Graf trafił w ręce Rosjan, którzy przenieśli go do Świnoujścia, a następnie miał zostać odholowany do jednego z portów rosyjskich w celu badań. Po tym, jak wypłynął z portu w Świnoujściu, brak jest dalszych informacji na temat losu statku. Dopiero 12 lipca 2006 roku firma zajmująca się poszukiwaniem ropy odnalazła okręt na dnie 55 km od Władysławowa. Polska marynarka wojenna potwierdziła, że znaleziony wrak to Graf Zeppelin. Dziwić może, że również w tej kategorii znalazło się miejsce dla okrętu podwodnego. A jednak, podwodny japoński lotniskowiec I-400 typu Sentoku. Miał on 122 metry długości oraz 12 metrów szerokości. Była to bardzo nowoczesna jednostka, pokryta warstwą gumy i cementu, pochłaniającą fale sonarów. Okręt ten był w stanie utrzymywać pozycję w bezruchu w wybranym miejscu pod wodą. Na pokładzie przewoził 3 samoloty bombowo-torpedowe typu Aichi M6A1 Seiran. W dniu 26 czerwca 1945 roku wraz z bliźniaczą jednostką I-401 wypłynął, by przeprowadzić serię samobójczych ataków lotniczych na flotę amerykańską stacjonującą w Uliki. Atak ten miał nastąpić 17 sierpnia, jednak w następstwie spodziewanej już kapitulacji Japonii jednostki wróciły do portu, by poddać się Amerykanom. Zostały przez nich zatopione w 1946 roku. Morze Bałtyckie, obecny obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt kilometrów od Władysławowa leży niezwykły wrak Grafa Zeppelina, lotniskowca niemieckiego zatopionego jako statek cel. Oto następny wrak, symbol wielkiego dramatu, MS Wilhelm Gustloff. Pacyfik. Miejsce zatopienia kolejnego kolosa II wojny światowej, Yamato. Morze Północne, arena jednej z najsłynniejszych bitew II wojny światowej, polowania na Bismarka. Przyczyna wściekłości Brytyjczyków, która doprowadziła do klęski niemieckiego giganta. Wrak HMS Hood, zatopiony przez Bismarka. W
prześledziliśmy przebieg morskich działań w czasie II wojny światowej oraz losy najbardziej znanych jednostek. Trudno oprzeć się wrażeniu, że każda z tych najnowocześniejszych i najlepiej uzbrojonych jednostek musiała poddać się zdarzeniom wynikającym z wojennej logiki. Polega ona na błyskawicznej ewolucji przyjmowanych metod walki, w zależności od sytuacji. Dotyczy to zarówno taktyki, jak i strategii. W takim świecie szansa przetrwania tych olbrzymów była wyłącznie kwestią czasu. Podróż w czasie. W 3D. Grafika komputerowa oferuje coraz większe możliwości. Prowadzi to do przeniesienia się znacznej części modelarzy w świat wirtualny. Mimo iż praca nad modelami jest również modna jak w świecie realnym, możliwości są nieporównywalnie większe. Poza samymi modelami mamy do dyspozycji niemal nieograniczone możliwości animacji, dzięki którym możemy umieścić okręty w dowolnie wybranej scenerii. Praca nad animacjami zajmuje bardzo dużo czasu, jednak moment, gdy metodą prób i błędów w końcu zostaje osiągnięty efekt finalny, w pełni rekompensuje czas poświęcony na pracę. Tak wygląda siatka modelu. Animacja w kilku wariantach. Jak powinna wyglądać powierzchnia morza? Czy takie malowanie okrętu jest wystarczająco realistyczne? Bardzo ważna sprawa – światło. Ten sam model, a nawet cała scena może wyglądać zupełnie inaczej.
first half of the 20th century brought us a huge technological development. It also continued an armaments race, which started before the Great War. During it, a lot of solutions on the battlefield were found. But only during the Second World War, the science and the new technologies were connected like never before. Dynamics of what happened on the battlefields of the Second World War caused a huge development, not only of the ground and air forces, but also of the Navy. The bigger meaning of the sea areas in this conflict caused the huge development of tactics and strategies of the naval fights, using more diversified naval units. Huge battleships and aircraft photos, we can turn the clock back and present in detail the units which fought in the naval battles during the Second World War. From potentially very dangerous small submarines to the very well-armed massive battleships which fought in the furthest corners of the world. Despite all the power, the lot wasn't gracious for them.